Ale dobre. O, cześć! Kiedy z nieba śnieg leci jak z beczki, czas na lisie bajeczki. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny dzionek. No, bo każdy dzionek z lisimi bajeczkami jest naprawdę piękny. Jak widzicie, mam już tutaj wszystko przygotowane, bo moja asystenturka gdzieś zniknęła. Nie mówiła mi dokąd idzie, ale ja myślę, że ona pewnie wyszła sobie na śnieg i teraz biega, wywija kozły na śniegu, bałwany lepi i inne hajce wyprawia. Ja też pójdę się pobawić, jak tylko Wam przeczytam kolejną bajkę. Będzie ona znowu na zamówienie, z czego się bardzo, bardzo cieszę i taka trochę w temacie śniegu. No, nie do końca, ale na śniegu się zawsze dobre ślady robi, a po tych śladach można kogoś znaleźć. A dzisiejsza bajka będzie o zabawie w chowanego. No, bo zostałem poproszony o to, żeby znaleźć lisią bajeczkę, znaczy lisią wersję bajki o wilku i 7 koźlątkach, a tam jest przecież dużo o zabawie chowanego. Więc zapraszam Was na bajkę o lisku i 7 koźlątkach. No a jakże. Był sobie kiedyś las, a w lesie zwierzęta. I te zwierzęta raz do roku miały zawody w chowanego. Wszyscy się do tego szykowali cały rok, no a jak przychodził odpowiedni moment, to rozgrywali zawody o mistrzostwo lasu. Konkurencje były różne. Szukano gruszek na wierzbie i igły w stogu siana. Szukano ze świecą, ale ostrożnie, bo wiadomo, że w lesie z ogniem to trzeba bardzo, bardzo uważać. I szukano jeszcze po nitce do kłębka i różne konkurencje były, a w końcu zostało tylko 2 zawodników. Wilk i lis. Ostatnią konkurencją w tych zawodach było szukanie w domu 7 koźlątek. Były to słynne rozrabiaki. Wszyscy wiedzieli, że ich mama nie może sobie z nimi poradzić, bo jak zaczną rozrabiać i jak zaczną się gdzieś chować, to nie można ich znaleźć. I dlatego była to konkurencja finałowa. Najpierw do szukania zabrał się wilk. Zaczął węszyć, tupać, kuchać, dmuchać, przeglądać wszystkie kąty, ale chociaż starał się jak mógł, znalazł tylko 4 koźlątka, które najsłabiej się schowały. Wiadomo, wilki są duże, groźne i silne, ale myśliciele z nich żadni. Miałem kiedyś takiego szefa, to wiem. Potem do szukania zabrał się lisek. O, ale ten przechera podszedł do szukania z głową i zaczął przeglądać wszystkie miejsca, w których on sam by się schował. No, czasem warto być małym zwierzakiem. I tak nie minęła jeszcze godzina, a on już miał 6 koźlątek. Tylko nie bardzo wiedział, gdzie jest 7. Przejrzał wszystkie miejsca w całym domu i 7 nie mógł znaleźć. Przestraszył się i spojrzał na zegarek, na którym właśnie wybijała godzina. Ale nasz mądry lisek, kiedy zaczął słuchać dziwnej kukułki z zegara, zobaczył, że coś nie tak. Bo kukułki zazwyczaj jak się odzywają? Dokładnie tak, jak mówicie. Kuku, kuku. A ta kukułka odzywała się i lisek już wiedział, że 7 koźlątko było ukryte w zegarze, natychmiast je zaklepał i wygrał rzutem na taśmę. No i w ten sposób lisek został mistrzem i znalazł 7 koźlątek. A morał z tego taki, że lisy to kozaki. No i warto walczyć do samego końca. Koniec! No, no to ja mam nadzieję, że historia Wam się spodobała, a ja teraz biegnę szukać asystenturki po śniegu, po śladach. No, Mam nadzieję, że Wy też wykorzystacie śnieżną pogodę na fajne zabawy i oczywiście na czytanie książeczek. A ja sam czekam na Wasze propozycje, o czym chcielibyście kolejne lisie bajeczki usłyszeć, a ja będę szukał bajek dla Was. No, to do zobaczenia wkrótce i miłego dnia, miłego dnia, miłego dnia! A tak swoją drogą to ciekawe, co ten czarna maska porabia. Słyszałem, że zajął się sprzątaniem. Angelo zawodowiec.